Do 5 listopada Hala Oliwia gościć będzie wystawę Tajemniczy Świat Zwierząt. Organizatorzy ekspozycji oferują bliskie spotkania z wieloma unikalnymi zwierzętami. Prezentowanych jest około 300 okazów. Rozmawiamy z Jackiem Pacyną, przedstawicielem organizatora. Przede wszystkim polecam właśnie zobaczyć takiego węża jak czarna mamba, która pochodzi z Afryki. Jest bardzo szybkim wężem, bardzo jadowitym. Potrafi przegonić galopującego konia. Niebezpiecznym do tego stopnia, że potrafi zabić około 10 osób w ciągu paru sekund. Ma taką moc, tyle jadu, że nie ma dla niej problemu zrobić właśnie taką masakrę. Mamy też mambę zieloną, która jest zawsze z rodziny mamba. Są legwany, są żółwie, krokodyl, takie ciekawostki, masa pająków, rodzina tarantuli, są kobry, różne kobry, kobra złota, kobra naja-naja. Jest około 300 eksponatów wszystkich zwierząt, kameleony, legwany, jak mówię, żółwie wodne, koty perskie, eleganckie okazy. Mówię, tą główną atrakcją właśnie są przede wszystkim te jadowite węże. Jest wielki pyton tygrysi, który waży około 40 kg, 4,5 metra długości. Można go pogłaskać, jeżeli ktoś jest odważny i się nie boi, my gwarantujemy pewność, bezpieczeństwo, nikomu się nie stanie. Czy łatwo utrzymać taką kolekcję? Myślę chociażby tutaj o zapewnieniu tym zwierzętom pożywienia. Wiele z nich to właśnie drapieżniki. Wszystkie żywią się, jeżeli chodzi o węże, wszystkie żywią się właśnie gryzoniami przede wszystkim. Nie ma z tym problemu. Zakupujemy myszy, szczury i dajemy, karmimy je po prostu. Na tej zasadzie to wygląda. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o żywność. Nie jedzą bardzo dużo, jedzą raz na miesiąc, dwa razy na miesiąc, różnie to, w zależności od węża, od gatunku po prostu i od pory roku. Jakie jest zainteresowanie? Dużo osób przychodzi? Tak, tak. Są szkoły, przychodzą ludzie prywatni, do południa przychodzą szkoły, nie? Grupy przedszkole, dzieci, wszyscy są bardzo zadowoleni, bo wystawa się podoba po prostu. Dusiciel jest okazem, jest samcem, jeszcze nie jest duży, jeszcze można powiedzieć jest dzieckiem, ma około 1,5 roku. Jest łagodnym wężem, dlatego że nie ma jadu, jego, jak można to nazwać, zabija po prostu dusząc, nie? Jego rozmiary jeszcze jakie w tej chwili? W tej chwili około 1,50 m, do 4-5 metrów rosną w naturze te węże i mówię, że są wspaniałymi zabawkami również w domu. Do hodowli polecamy właśnie takie węże jak Badusiciel, pyton tygrysi, cała rodzina tych właśnie pytonów, która jest, nie są agresywne po prostu, nie są agresywne i można się fajnie z nimi bawić. Wystawa może być interesującym dopełnieniem lekcji przyrody. Spotkanie z żywym pytonem czy mambą może też ubarwić wrażenia związane z lekturą książek przygodowych i podróżniczych. Karty powieści Maja Kiplinga czy Szklarskiego, jeśli założymy, że są oni jeszcze masowo czytani, pod wpływem tej wystawy nabiorą jeszcze większej intensywności.